Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku na poboczu nowy motocykl Honda CBF Wuling E5C Buick GL8 Avenir. Zaczynamy! Po prawie 10 latach produkcji Seat rezygnuje z dalszego rozwijania i produkowania rodzinnego MPV Seata Alhambra. Hiszpański model jest bardzo blisko spokrewniony z Volkswagenem Charanem i konkuruje bezpośrednio z Fordem S-Max oraz Renault Espace. Tym samym Alhambra nie zostanie też zastąpiona przez model następnej generacji. Nie ma już po prostu miejsca na tego rodzaju rodzinne samochody w dobie kryzysu oraz wciąż trwającej mody na SUVy. Zaprezentowana w 2010 roku druga generacja Alhambra oferowana była w trzech wersjach wyposażeniowych. Druga generacja bliźniaczego Volkswagena Charana zadebiutowała w 2010 roku na targach w Genewie, dlatego modelu również nie jest planowany następca w kolejnej iteracji. Słupki pokazują, że sprzedaż obu modeli sukcesywnie z roku na rok spadała. Na początku tego tygodnia pokazywaliśmy Wam małe kaczątko od spółki Joint Venture SAIC GM Wuling, czyli małego elektryka o nazwie Wuling E5C. Na zamieszczonych zdjęciach widać był jednak jedynie wygląd zewnętrzny tego zgrabnego miejskiego samochodu, mierzącego prawie 3 metry długości, prawie 1,5 metra szerokości. Rozstaw osi wynosił tam niemal 2 metry. Dziś pojawiły się w sieci oficjalne zdjęcia prezentujące również wnętrze tego 4-osobowego modelu. Wuling opisuje wnętrze kabiny jako niespodziewanie przestronne. Inspiracją dla chińskiego producenta był japoński segment K-carów, niewielkich z zewnątrz, a bardzo przestronnych wewnątrz. Zdjęcia pokazują, że Wuling pozwolił sobie na trik niemalże rodem z Suzuki Jimny, a mianowicie chodzi o umieszczenie tylnych dwóch siedzeń w przedziale bagażowym. To znaczy tam, gdzie powinien być bagażnik, tam jest tylna kanapa. Takie rozmieszczenie foteli nawet ze Smarta zrobiłoby limuzynę. Oznacza to jednak, że musicie dokonać wyboru, albo wjedziecie czterech pasażerów, albo dwóch pasażerów i bagaże. Jest też opcja pośrednia, czyli trzech pasażerów oraz trochę bagaży. Po złożeniu dwóch tylnych foteli uzyskujecie bagażnik o pojemności 740 litrów i prawie płaskiej podłodze. Oprócz tego we wnętrzu znalazło się aż 12 schowków, wliczając w to uchwyty na kubki. Jeśli chodzi o projekt deski rozdzielczej, to raczej jest minimalistycznie i funkcjonalnie. Na konsoli centralnej znalazł się panel klimatyzacji oraz panel do obsługi radia, a za kierownicą pojawiły się wirtualne zegary. Nie ma za to tunelu pomiędzy przednimi fotelami zupełnie jak w BMW i3, a selektor do zmiany biegów znalazł się tuż pomiędzy nimi na wysokości siedziska. Wuling nie zdradził jeszcze bardziej szczegółowych informacji na temat jednostki elektrycznej. Wiemy jedynie, że mały samochód będzie dysponował mocą 27 koni mechanicznych oraz baterią o pojemności prawie 14 kWh. Auto ma zostać zaprezentowane w trzecim kwartale bieżącego roku. Honda zaprezentowała wirtualnie koncepcyjny model CBF. Podczas projektowania tego modelu firma zamierzała oddać hołd Hondzie CB900F, która trafiła na rynek w 1979 roku. Nowy motocykl posiada zatem charakterystyczny, klasyczny design połączony z nowoczesną technologią. Został osadzony wokół ultralekkiej monostruktury z super wytrzymałej stali. Są tu też aluminiowe odwrócone widelce oraz wahacz jednostronny. Zwracają jednak uwagę proste okrągłe reflektory, schemat kolorystyczny będący połączeniem odcienia srebrnego oraz niebieskiego, skontrastowany z czarnym akcentami oraz proste w formie skórzane siedzisko. Moc zapewnia chłodzony wodą 4-osłupowy, 4-cylindrowy silnik DOHC o pojemności 998 cm3. Honda nie opublikowała danych dotyczących mocy i momentu obrotowego, poza potwierdzeniem, że jednostka jest połączona z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Nie wspomniano niestety, czy koncepcyjny motocykl trafi do produkcji seryjnej. Volkswagen współpracuje przy opracowywaniu systemów audio z markami Fender oraz Panasonic od 2011 roku. Wtedy pierwszy system audio premium Fender zadebiutował w modelach Beetle, Passat oraz Jetta GLI. W skład tego systemu wchodziło 9 głośników o łącznej mocy 400 W. Zapewniało to iście koncertowe doznanie. Teraz ten sam system został wprowadzony do modelu Atlas Cross Sport. Tak, to kolejny SUV, którego szczęśliwie nie ma na rynku europejskim. Nieco przeprojektowano jednak wspomniane Car Audio i teraz Atlas dysponuje aż 12 głośnikami. W ich skład wchodzi jeden centralny głośnik, dwa tweetery w słupkach A, 6 głośników w boczkach drzwi w pierwszym i drugim rzędzie, kolejna para głośników w słupkach D oraz duży subwoofer w bagażniku. Łączna moc 480 W. Buick uruchomił na rynku chińskim przedsprzedaż przeprojektowanego luksusowego MPV GL8 Avenir. Za niemal $1000 w przeliczeniu klienci mogą zabezpieczyć jeden slot produkcyjny na nowy model konkurujący z Volkswagenem Veloran czy Lexusem LM. Wspomniany GL8 Avenir oferowany jest w trzech wariantach, 4, 6 i 7-osobowym. Auto bazuje na pokazanym w zeszłym roku koncepcyjnym GL8 Avenir, a lifting wnosi przeprojektowaną atrapę chłodnicy, matrycowy reflektor LED, przeprojektowane zderzaki oraz tylne klosze lamp. Wnętrze zostało w znakomitej ilości wyściełane perforowaną skórą i w wariancie 6-osobowym w każdym rzędzie znalazły się stoliki. Oczywiście najbardziej luksusowym jest wariant 4-osobowy, gdyż w drugim rzędzie foteli zostały umieszczone dwa super komfortowe rozkładane fotele z wysuwanymi podnóżkami. Dodatkowo oferują wentylację, ogrzewanie oraz masaż. Dwa wyświetlacze na konsoli oddzielającej fotele pozwalają obsługiwać system ogrzewania, klimatyzacji oraz nagłośnieniowy. Na pokładzie tego samochodu znajduje się również aż 20 systemów bezpieczeństwa dbających o pasażerów podczas jazdy. Napędza go 2-litrowy turbodładowany silnik 4-cylindrowy
czterocylindrowy o mocy 230 koni mechanicznych, połączony z 9-stopniowym automatem. Dostawy do Chin rozpoczną się już tego lata. Koronawirus zadecydował o tegorocznych targach motoryzacyjnych. Najpierw odwołano przez niego największe europejskie targi w Genewie, a później w ślad poszły kolejne imprezy, jak m.in. Goodwood. Producenci jednak powoli zaczynają się już zastanawiać nad następną przyszłoroczną edycją. Brytyjskie marki jak Bentley czy Aston Martin nie wykluczają swojej rezygnacji z uczestnictwa. W przyszłości bowiem duże imprezy mogą przestać być tak niezbędne dla producentów do pokazania klientom swoich nowych modeli. Następna edycja targów dopiero w marcu 2021 roku, także jeszcze wiele decyzji może się zmienić, natomiast dwa Delegacje się pojawiają. Co o tym sądzicie? Dla nas te targi to nie tylko prezentacje nowych samochodów, ale też fantastyczna atmosfera oraz okazja spotkania z ludźmi z branży. Firma Ready Set One zbudowała swojego pierwszego kampera na bazie szkolnego autobusu. To była ich pierwsza realizacja, dzięki której zaistnieli. Teraz najwidoczniej postanowili spróbować również z modelami mniejszego kalibru, a mianowicie oparli swojego najnowszego campervana o bazę Rama ProMaster. Dodatkowo zaadaptowali na pokład baterię litowo-jonową produkcji Tesli o pojemności 5,2 kWh. Służy ona do zasilania wszystkich urządzeń mobilnego domu, a m.in. wewnętrznego oświetlenia, płyty indukcyjnej, 80-litrowej lodówki, podgrzewacza wody. Dodatkowo jest w stanie przechowywać nadwyżkę energii produkowaną przez baterie słoneczne zlokalizowane na dachu. Na wyposażeniu tego campervana znajduje się tylne łóżko z dużą przestrzenią bagażową lub garażową pod nim. Można zmieścić tam nawet dwa rowery górskie oraz dodatkowe rzeczy. Do tego jest tu w pełni funkcjonalna łazienka z toaletą oraz prysznicem. Teraz oferta samochodu na sprzedaż. Oto niesamowity Chevrolet Corvette z 1977 roku w wersji wyścigowej. Właśnie w 1976 roku organ sankcjonujący IMSA złagodził przepisy, aby umożliwić samochodom z ramą rurową konkurowanie w serii North American Road Racing. Wtedy projektanci wykorzystali zmiany, aby stworzyć kilka efektownych samochodów wyścigowych na bazie Corvette. Ostatecznie zbudowano jedynie dwa egzemplarze. Ten został opracowany przez JLR Racing i otrzymał indywidualnie zaprojektowane nadwozie, które miało zmniejszyć opory aerodynamiczne oraz zwiększyć jego prędkość maksymalną. Najbardziej rzuca się tu w oczy ogromne tylne skrzydło, wielkie aerodynamiczne kanały na obu drzwiach oraz wydłużony nos. Tym modelem ścigał się John Paul's GLP Racing w sezonie 1978 IMSA. Samochód wyposażony jest w całkowicie aluminiowy silnik 8.2 V8 zbudowany przez Ida Pink Racing Engines i wytwarza 750 koni mechanicznych. Do tego auto wyposażono w zaciski hamulcowe Porsche 935 z magnezu. Pomimo słusznego już wieku, druga generacja Forda Focusa RS nadal przyciąga uwagę tunerów motoryzacyjnych. Jeśli nie dysponujesz tak dużym budżetem, by posiadać i modyfikować Focusa RS trzeciej generacji, może warto przyjrzeć się temu, co oferuje JMS. Ten niemiecki tuner nie skończył modyfikacji jedynie na zmianie kół oraz zawieszenia. Choć owszem, auto otrzymało 19-calowe aluminiowe obręcze oraz lekko obniżone zawieszenie. Do tego zamontowano nowy układ wydechowy, nowe sportowe filtry powietrza oraz wiele, wiele innych. Silnik pozostał bez zmian, czyli 2,5-litrowa, 5-cylindrowa jednostka na konstrukcji Volvo o mocy 305 koni mechanicznych oraz 440 Nm momentu obrotowego, sprzęglona z sześciobiegowym manualem, przenosząca moc bezpośrednio na przednią oś. Przyspieszenie do setki 5,9 sekundy. Prędkość maksymalna 263 km na godzinę. Ford póki co oficjalnie opóźnił powstanie nowego Focusa RS i będzie trzeba poczekać aż do 2022 lub 2023 roku. Prawdopodobnie otrzyma on jednak zespół napędowy plug-in hybrid, sumarycznie generujący 400 koni mechanicznych. Będzie to samochód konkurujący na równi z Mercedesem AMG A45S oraz Audi RS3 Sportback. Dzięki za dzisiaj, subskrybujcie kanał, dziś wieczorem o godzinie 20 nowy odcinek POV, a jutro rano nowe na poboczu oraz wieczorem nowe top. Do zobaczenia!